Kiedy się wędruje po górach, można się natknąć na stado pasących się owiec. My na swej drodze spotkaliśmy jedną taką owieczkę, która potrafi tańczyć. A co? Siustanego? Zapraszam do zabawy, do tańca. Siustu, 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 po podłodze, nie zawadzaj noga noce, zawadziła Marysia się przewróciła. Siustu, 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 siustu. No, jak widać, to nie takie proste, ale też nie takie trudne. Można zacząć krokiem dostawnym i tańczyć tak dostawnym, albo wyciągając stopy troszkę do przodu, ale nie tak jak w hajduku po dwa razy, tylko po jednym do przodu. Raz, 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 raz. I to jest właśnie krok siustanego. No, możemy spróbować. To naprawdę nie jest takie trudne. Może Marysia się już nie przewróci. A więc uwaga. Szykujemy nóżki i siustu, siustu, moje nogi jak ze stali, chyba mi je diabli dali. Moje nogi jak te igły, ino mi się w tańcu migły. Siustu, 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 siustu. Siustu, 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 po tej ziemi niech się trofka zazieleni, jak się trofka zazieleni, będziemy tańczyć do jesieni. Siustu, 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 siustu. No, wiecie, ja też muszę troszeczkę jeszcze poćwiczyć. Najlepiej na podwórku, na świeżym powietrzu. To nie jest takie trudne, rączki na biodra i najlepiej w parze. Powodzenia.